Dzień dobry, witam Państwa, Piotr Wasiak. W dzisiejszym wydaniu naszym gościem będzie pani poseł Marzena Drab. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Pani poseł, zaskoczyła pani poseł śmierć pana Andrzeja Leppera? No, przyznam uczciwie, że zaskoczyła mnie, a chyba jeszcze bardziej zaskoczyły mnie pierwsze informacje na temat przyczyny zgonu pana Andrzeja Leppera, ponieważ w mojej opinii jest to człowiek no, takiej walki. Nigdy bym nie przypuszczała, że może w ogóle mieć takie skłonności. Poza tym, no, jeżeli część informacji, która wokół tej tragedii, bo to jest jednak tragedia dla osób najbliższych, rodziny, przyjaciół, jest chociażby no, po części prawdziwa, myślę tutaj o takich tam kłopotach zdrowotnych w rodzinie, no to osoba, która jest taka zdeterminowana w walczeniu o różne, nie wiem, prawdy, o różne ważne rzeczy dla społeczeństwa, to aż tak jakoś nie mogę uwierzyć, że nie walczyłaby o chociażby zdrowie w rodzinie. Także ja jestem po prostu zaskoczona, no i myślę, że trzeba poczekać na rzeczywiście wyjaśnienie, na to, co prokuratura nam przedstawi. To znaczy, rozumiem z kontekstu pani wypowiedzi, że nie wierzy pani w samobójstwo? Powiem tak, trudno mi powiedzieć, czy wierzę, czy nie. Natomiast no, na tyle, na ile pana Andrzeja Leppera znałam i wszyscy właściwie, żeśmy obserwowali jego poczynania i w polityce, ale i poza nią, no to człowiek o takich cechach charakteru, no trudno, żeby było to takie jednoznaczne do przyjęcia, że jest to śmierć samobójcza. Być może tak, ale no ja jestem zaskoczona. Tomasz Sakiewicz wczoraj składał zeznania w prokuraturze. Podobno ma nagranie z rozmowy, którą przeprowadził z Andrzejem Lepperem w listopadzie ubiegłego roku. Podobno będą nowe fakty w sprawie afery gruntowej. Coś pani wie na ten temat? Słyszałam, że taki wywiad przeprowadzony był, ale to jest tylko z przekazu medialnego, gdzie Andrzej Lepper chciał poprzeć jakby zeznania wcześniejsze, czyli uwiarygodnić te, które premier Jarosław Kaczyński składał. No myślę, że być może ten wywiad redaktora Sakiewicza rzuci zupełnie inne światło na całą tą sprawę. Wiemy też, że dzisiaj strona białoruska domaga się przeprowadzenia wnikliwego śledztwa, bo jednak, co by nie patrzeć, był to polityk w opozycji do obecnego rządu. No i będziemy czekać na jakby kolejne ruchy i wyjaśnienia całej sprawy. Może się pani domyślać, o jaką tajemniczą osobę chodzi w aferze gruntowej? Nie mam pojęcia, o co mogłoby chodzić, z kim miałby się spotkać pan Andrzej Lepper. No, mam tylko nadzieję, że ten wywiad, który został wcześniej nagrany, może rzucić zupełnie przedstawić inny obraz całej tej sprawy. Myślę, że w tej chwili wyrokować nie można. Trzeba cierpliwie poczekać, co do powiedzenia miał w tej sprawie również redaktor Sakiewicz i co też, jakie materiały zostały zebrane na tym podczas tego wywiadu. Natomiast te spotkania, które miały się odbyć, które potwierdzają również współpracownicy, no, jest to takie rzeczywiście dziwne, zaskakujące i cała sytuacja taka w tym kontekście jest zaskakująca. Czyli rozumiem, że śmierć pana, byłego pana wicepremiera Andrzeja Leppera może mieć jakiś związek z aferą gruntową? Nie chciałabym tutaj spekulować, ponieważ no, nie znam na tyle materiałów, żeby na ten temat wypowiadać się jednoznacznie, ale myślę, że te sprawy, które się w ostatnim momencie działy, wiemy przecież, że była to ostatnia prosta, gdzie te mniejsze ugrupowania polityczne chciały iść jakby jednym frontem, więc te rozmowy na finiszu, one zawsze są intensywne.
intensywne one są i z taką natężoną częstotliwością, więc podana godzina śmierci do momentu znalezienia, nikt by się nie kontaktował, nie przebywał. No jest naprawdę ileś pytań, które wielu Polaków sobie zadaje, ale myślę, że tutaj trzeba po prostu poczekać, zobaczyć, co prokuratura w tym zakresie ustali i jakie informacje nam przekaże, na ile one będą w trakcie sprawy się po prostu będą modyfikowane. A czy sekcja zwłok dopiero po 3 dniach od śmierci to normalne? No, myślę, że przy tak ważnej osobie, jaką mimo wszystko dla Polski, dla Polaków był Andrzej Leper, można lubić kogoś, nie lubić i tak dalej, można mieć różne opinie, ale jednak był to minister rolnictwa i rozwoju wsi, był to wicepremier, więc dla sceny politycznej bardzo ważna osoba była. Myślę, że są sytuacje takie, gdzie sobota, niedziela nie wchodzi w rachubę. Dlatego nie chciałabym tutaj w tej chwili spekulować, ale myślę, że wiele jest takich rzeczy, nad którymi się pewnie będziemy zastanawiać. Mam tylko taką nadzieję, że informacje, które będą przekazywane, w odpowiednio szybkim czasie, że nie będzie grania tymi informacjami, bo widzieliśmy, co się dzieje, jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską, wtedy, kiedy społeczeństwo nie ma informacji, a ta informacja po prostu społeczeństwu od rządu należy się. To jest obowiązek informowania. My mamy prawo dostępu do informacji publicznej, a jest to osoba publiczna, więc powinniśmy się tego domagać, że ona będzie na tyle szybka, że nie będzie tak jak właśnie przy katastrofie smoleńskiej, że wtedy, kiedy nie mamy informacji, to spekulujemy, wtedy są różne domysły, różne scenariusze pisane, dlatego mam nadzieję, że to będzie zrobione wszystko bardzo dokładnie, rzetelnie, a przede wszystkim społeczeństwo będzie rzetelnie poinformowane. Pani nawiązała do mojego kolejnego pytania odnośnie katastrofy smoleńskiej, największej chyba tragedii w dziejach Nowej Polski, odnośnie raportu Komisji Millera. Czy chciałaby Pani dodać? Czy to jest dobry raport? Proszę Państwa, trudno nazwać raport Komisji Jerzego Millera dobrym raportem, bo sądzenie we własnej sprawie, no myślę, że to nie jest dobre, to nawet nie jest przyzwoite, bo tak naprawdę główną postacią, która również odpowiada za przygotowanie tej wizyty w Smoleńsku, całej delegacji z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele, to przede wszystkim jest zakres obowiązków i uprawnień właśnie MSWiA, czyli Jerzego Millera. I czy można być obiektywnym, szukając winnych, próbować rozwikłać trudne problemy, nazwać je, opisać i wyciągnąć konsekwencje we własnej sprawie? Trudno mi tak do końca w to uwierzyć, w tą taką rzetelność i uczciwość, bo można mówić różne rzeczy, że ktokolwiek inny jest odpowiedzialny za tą wizytę, za jej przygotowanie i przebieg, ale proszę Państwa, trzeba pamiętać o tym, że Biuro Ochrony Rządu z szefem na czele podlega bezpośrednio ministrowi administracji, czyli Jerzemu Millerowi. Jeżeli cofniemy się pamięcią wstecz i w momencie, kiedy jeszcze raport nie był do końca napisany, kiedy nie był opublikowany, a szef BOR-u dostaje awans, no to myślę, że to jest lekko przedwczesne i chyba taki trochę chichot i naigrywanie się ze społeczeństwa polskiego. Na pewno nie dodało to powagi i rzetelności temu postępowaniu i ogłoszeniu w formie raportu. Także no, dla mnie jest to rzecz co najmniej dyskusyjna, bo gdyby nawet założyć, że bardzo dobre chęci przyświecały do wyjaśnienia tej katastrofy, no to proszę Państwa, nie mając podstawowych dowodów, czyli myślę tutaj o wraku samolotu, o czarnych skrzynkach, o
możliwości dokonania ekshumacji. No na czym tą rzetelność opieramy? To były tylko poszlaki, doniesienia i materiały takie trochę wyrywkowo dostarczone nam przez Rosjan, do których nasi prokuratorzy zostali dopuszczeni, więc trudno tutaj powiedzieć o rzetelności i o tym, że ten raport cokolwiek więcej wyjaśnia niż to, co już wiemy. Czyli ministrowi Klichowi oberwało się przez przypadek? Znaczy ja to powiem tak, jestem pewnie zdziwiona jak większość społeczeństwa, że minister Klich dopiero w tej chwili złożył dymisję i nie tylko minister Klich. Tu nie chodzi o to, żebyśmy my jako Prawo i Sprawiedliwość dopominali się tego, żeby głowy leciały. Oczywiście przy takiej katastrofie, przy takim wypadku, przy tylu zaniedbaniach, które ujawnił, a jestem przekonana, że nie wszystkie ujawnił minister Miller, tych głów powinno być znacznie więcej. Także tutaj nie mówimy o odpowiedzialności karnej, bo na tą przyjdzie czas, ale my mówimy o odpowiedzialności politycznej. To jest po prostu skandal, to jest kompromitacja kraju, naszej armii, a w tej chwili to, co się wydarzyło, że nowy szef resortu obrony rozwiązuje pułk, no to właściwie no pytanie stawiamy sobie właściwie, a o co chodzi, tak? Czemu to ma służyć? Kto teraz się zajmie VIP-ami i nie tylko VIP-ami, naszym bezpieczeństwem, pani poseł? Myślę, że katastrofa smoleńska i sposób jej wyjaśniania i tego, czego nie zrobiono, to, co zaniechano, to już pokazało, że właściwie Polacy na państwo liczyć nie mogą, że właściwie z nami można zrobić wszystko, tak? Jeżeli my nie potrafimy skutecznie, rzetelnie wyjaśnić powodów, przyczyn tej katastrofy, która się wydarzyła z pierwszą osobą na czele, myślę tutaj o świętej pamięci prezydencie Lechu Kaczyńskim, no to właściwie jest to sygnał, że właściwie, tak jak pan tutaj powiedział, no nie jesteśmy do końca chronieni i myślę, że ta taka no wewnętrzna, ale i zewnętrzna ochrona nas jako obywateli, no jest pod wielkim znakiem zapytania. Proszę państwa, najlepszych pilotów tracimy, tak? Jak ja słyszę takie lekceważące wypowiedzi w telewizji, w mediach, że no może najlepsi znajdą pracę. Po prostu w specpułku byli najlepsi piloci i co by nie mówić o osobach, które dzisiaj właściwie nie mogą się bronić, to byli to najlepsi piloci. No i pytanie się rodzi następne, to o co pan pytał, tak? No czym będą VIP-owie w tej chwili latać? Wiemy, że przetargi nie są ogłaszane na wyczarterowanie Embraerów, więc ja jestem sama ciekawa, już w tej chwili jako poseł pracujący w Komisji Budżetu i Finansów, w jaki sposób realizowane są zamówienia publiczne, bo nawet jeżeli to dotyczy VIP-ów, to procedura jest procedurą, ustawa jest ustawą i próba obejścia przez naczelne organy państwa, no uważam, że jest to nieuczciwe, nierzetelne i myślę, że będziemy również jako posłowie o to pytać, bo to nie są małe pieniądze. Zresztą to też nie jest pierwszy przypadek, gdzie pieniądze bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych są wydawane. Nie tak dawno na Komisji Budżetu i Finansów rozmawialiśmy o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok. No i o dziwo okazuje się, że na przykład pani minister Kopacz wydatkowała w przeciągu 2009-2010 roku ponad 150 milionów złotych bez podstawy prawnej, ze złamaniem wszelkich ustaw. No i zobaczymy, czy pani minister Pitera tutaj zacznie śledzić, może po prostu aferę jakąś wykryje, a dotyczy to programów profilaktycznych, które w opinii Najwyższej Izby Kontroli uzyskały co najmniej zdziwienie i ocenę, że nie są w kategoriach profilaktyki, więc myślę, że tutaj dla pani minister Pitery jest obszar do działania. Zresztą uczestnicząc w kolejnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, taką informację uzyskała, więc poczekamy, zobaczymy, co w tym zakresie po prostu pani Pitera zrobi. Pani poseł, proszę mi powiedzieć, jak to jest możliwe, że Fundusz Pracy, czyli fundusz, który tak na dobrą sprawę ma łagodzić skutki bezrobocia, tak? I temu funduszowi jest odbierane 4 miliardy złotych.
proszę mi powiedzieć, jak to jest możliwe, skoro każdy pracodawca i każdy podatnik od każdej emerytury i renty odciągane jest 2%. Gdzie wtedy są te pieniądze, skoro ich nie ma? Ja uważam, że fundusz celowy, sama nazwa celowy, to są pieniądze zgromadzone na tym koncie należące do przedsiębiorców i do osób bezrobotnych. Nikt nie ma prawa wyciągać ręki po nie swoje pieniądze. Natomiast sytuacja finansów publicznych jest na tyle zła i dramatyczna w naszym państwie, że widzimy, że ten rząd nie cofnie się przed żadną decyzją, która pozwoli chociażby na jakiś tam krótki okres zasypać troszkę chociaż tej dziury budżetowej. I tak jak powiedziałam wcześniej, to są pieniądze, które powinny trafić do pracodawców i powinny trafić do osób bezrobotnych. W 2009 roku Fundusz Pracy wynosił 7,2 miliarda, na 2010 rok zaplanowano zaledwie 3,2 miliarda. 4 miliardy, proszę Państwa, leżą zamrożone na koncie Funduszu Pracy. Z tego, co wiemy, a rozmawialiśmy również na ten temat i na Komisji Budżetu Finansów, zarówno i w debacie budżetowej, te pieniądze w tej chwili nie będą w ogóle odblokowane. Być może jako kiełbasa wyborcza, przepraszam, że tak to określam, będzie może rzuconych parę złotych, żeby jednak ludzie się zorientowali, że... 80 milionów? Nie, że jest to po prostu jakby próba złagodzenia skutków bezrobocia. Proszę Państwa, wyliczenie wprost, te 4 miliardy, jak to można inaczej obrazowo powiedzieć, to jest około 400 tysięcy ludzi w kraju nie skorzysta z robót publicznych, prac interwencyjnych, szkolenia. Przedsiębiorcy nie utworzą nowych miejsc pracy, nie doposażą i zostały rzucone jakieś tam nieduże pieniądze, ale my mówimy o 4 miliardach, więc osoby, które nie będą mogły skorzystać z pomocy Funduszu Pracy, wyciągną rękę wprost do po zasiłki z pomocy społecznej. Natomiast jest również inna kieszeń w Funduszu Pracy, z której finansowane jest kształcenie młodocianych. I tutaj mamy sytuację podobną jak właściwie w większości działów budżetu. Tutaj również zostały pieniądze ograniczone. Puszczono pierwszą transzę w czerwcu, bodajże 13, 80 milionów złotych. Następne są zawieszone. Po rozmowie z panią minister Majszczyk uzyskałam taką informację, że w tej chwili ministerstwo żadnych pieniędzy nie odblokuje na kształcenie młodocianych, a przypominam, że jest to zwrot pracodawcom w formie jakby takiej rekompensaty za to, że przez 3 lata szkolili osoby młodociane, przyuczali do zawodu, odciążając w ten sposób państwo. I dopóki nie będą w Ministerstwie Finansów znane wyniki po stronie dochodów Funduszu Pracy, tak długo minister Rostowski nie podejmie decyzji o przekazaniu następnej transzy, a na dzień dzisiejszy informacje mamy co najmniej zaskakujące, bo z jednej strony słyszymy, że bezrobocie nam rośnie, a z drugiej strony słyszymy, że spadają dochody Funduszu Pracy. Korelacja jest wprost. Wtedy, kiedy bezrobocie spada, przychody funduszu powinny rosnąć. Więc tutaj następne pytanie. Co jest powodem? Być może to są po prostu te tysiące osób, które wyjechały za granicę i pracują i podatki płacą. Nie do naszej kasy państwowej, tylko płacą tam, gdzie pracują, czyli za granicą. Ale podobno pensje rosną, a przecież bezrobocie też rośnie. Jak to pani wytłumaczy? To znaczy tak, pensje rosną. Gdybyśmy pewnie zapytali osoby na ulicy, o ile pensje wzrosły, to pewnie byśmy dostali co najmniej różne odpowiedzi. Ja mogę jedno stwierdzić. Przy pracach nad sprawozdaniem za 2010 rok, w tym roku w budżecie państwa, skupiłam się nad problemem podwyżki, generalnie płac. I muszę stwierdzić, że wszyscy jakoś próbujemy zaciskać pasa w tych trudnych czasach.
w kryzysie, natomiast ja w budżecie państwa w żadnym resorcie nie znalazłam oszczędności. Były wszędzie podwyżki, po 3, 4, 5% były takie, po 20%, ale i były takie resorty, gdzie i po 50 i 60% były podwyżki. Były oczywiście tłumaczenia, że powstały one wskutek łączenia różnych urzędów, ale proszę państwa, no albo jesteśmy solidarnym narodem i wszyscy jednakowo ponosimy koszty tego kryzysu, albo po prostu, aby żyło się lepiej, ale nam, naszym kolegom, a nie społeczeństwu. Czyli sugeruje pani poseł, że dziura budżetowa jest zaklejana tylko i wyłącznie pieniędzmi podatników, tak, zwykłych obywateli? Ciężar kryzysu finansowego przerzucany jest i właściwie obciążani są mieszkańcy naszego kraju. Ci, którzy są w sumie no, w najgorszej chyba sytuacji finansowej, bo chociażby podwyższenie cen na ubranka dziecięce i na obuwie dziecięce dotyczy to młodych ludzi, młodych rodzin, które właściwie dopiero zaczynają swoje życie dorosłe, często rozpoczynają życie zawodowe, więc te pensje są, nie są tak no jeszcze na takim poziomie jak po kilku pewnie latach pracy, ale skok o 15%, no to proszę państwa, żaden kraj sobie na taki luksus nie pozwala. U nas VAT jest 23% na te artykuły, natomiast są kraje w Unii Europejskiej, gdzie podatek VAT wynosi na przykład 0 albo 3 albo 5% i myśmy jako Prawo i Sprawiedliwość również wnosili o to, aby jednym z priorytetów prezydencji polskiej w Unii Europejskiej był problem zrównania, zlikwidowania tego problemu i zrównania jednakowego opodatkowania właśnie tych towarów. Oczywiście nie znalazło się to z zainteresowaniem, bo myślę, że generalnie ten rząd nie interesują ludzie młodzi, rodziny, jak będą sobie radziły, a przykładem tego jest również likwidacja programu Rodzina na Swoim, programu, przypomnę, który pomagał w spłacie po części odsetek od kredytu, który rodzina młoda zaciągała na zakup dla siebie mieszkania. Więc to pokazuje, że nawet nie ma właściwie polityki prorodzinnej i też te decyzje, które są podejmowane, no właśnie są takie niezrozumiałe dla nas. A propos zatrudniania, w oparciu o umowę tymczasową, mam takie dane, w Polsce pracuje aż 27% wszystkich zatrudnionych. Średnia unijna to 14%. Jak mamy to rozumieć? No myślę, że to też jest chyba przełożenie wprost na prawo pracy. Generalnie jest to ucieczka od wysokich kosztów pracy. No my mamy jedne z wyższych kosztów pracy w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej i aby po prostu zwiększyć te swoje dochody, różne techniki są stosowane, czy to umowy o pracę, czy zatrudnianie w ramach tak zwanego samozatrudnienia. Tak, pracownik najpierw był na etacie, a potem, żeby po prostu troszeczkę koszty sobie zmniejszyć, idzie w samozatrudnienie. Więc ta ucieczka od tych wysokich kosztów pracy po prostu no, przekłada się na to, że tych zatrudnień właśnie jest tak dużo i to jest jeszcze raz tyle, ile w samej Unii Europejskiej. Czyli w tej dziedzinie jesteśmy prymusami, ale to źle o nas świadczy. No i nie tylko w tej, bo jeżeli popatrzymy na zadłużenie, jeżeli popatrzymy na bezrobocie, mamy wiele dziedzin, gdzie po prostu jesteśmy prymusami w tym takim rankingu niechlubnym. Pani poseł, cały czas o liczbach, ale teraz już bliżej wyborów. Jest OBOP, opublikował nowy sondaż. PiS bez zmian, ewentualnie 1% wyżej, 20% teraz poparcia ma, SLD 13, Platforma Obywatelska 41. To jest spory spadek. Cieszy panią? Spadek dla PiSu. Ja myślę, że jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to my mamy najmniejsze wahania i to chyba jest właściwie satysfakcjonujące, dlatego że pokazuje, że my mamy stały elektorat, stabilny elektorat, stąd chyba u nas spokój i właściwie nie ma większego stresu i zdenerwowania przed tą kampanią. Natomiast jeżeli słyszymy, że 20 czy 15
15% różnicy między jedną liczbą, a drugą. Mówimy tutaj o poparciu dla Platformy Obywatelskiej. Takie duże wahnięcia występują, no to znaczy, że ten elektorat jest niestabilny. Nie wiemy też, jaką techniką są zbierane materiały do przygotowania takiego sondażu, jak pytanie jest stawiane, bo odpowiedź zależy od postawionego pytania. Natomiast, no powiem tak, czasami są pytania, czy się wierzy, czy nie wierzy w takie sondaże. No po tym, jak rozmontowywany jest nasz kraj przez obecnie rządzących, przez PO i PSL, no to myślę, że jak będzie 150% dla Platformy Obywatelskiej, to wtedy będzie rzetelny i uczciwy. Czyli podtrzymuje pani zarzut, że sondaże są na zlecenie partii? Nie wiem, czy na zlecenie, ale tak jak powiedziałam, sposób postawienia pytania to jest właściwie kluczowy i później po prostu no, opracowania tych danych, które się zbiera. No ja powiem tyle jeszcze raz, że cieszę, że my mamy stałe poparcie. Czy to jest 20%? Mamy 30% i ponad 30%, więc myślę o stałym, ponieważ no, z reguły to tak się dzieje, że Prawo i Sprawiedliwość ma zawsze tą dolną granicę podawaną, ale jeżeli nawet tak jest, my się nie obrażamy, bo to tylko świadczy o tym, że mamy po prostu potencjał i ten wynik wyborczy może być zupełnie przyzwoity. Pani poseł, jest pani kandydatką Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu? Tak, jestem, będę startowała. Czy listy już są jawne, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Myślę, że pewnie jeszcze z tydzień, może półtora. Pamiętajmy, że do 20 sierpnia jest czas zarejestrowania komitetów, a do 30 listopada jest czas na zarejestrowanie list. I oczywiście osoby są zgłoszone. Myślę, że te listy będą silne. Także właściwie no, w tej chwili pozycji w sumie jeszcze nie znamy. Myślę, że to jeszcze dobry tydzień, półtora i poznamy. Ale myślę, że to chyba bez jakichś tam większych emocji, bo no, strategia jest taka, żeby tak ustawić listy, żeby one były jak najsilniejsze, żeby jak najwięcej głosów przyniosły dla ugrupowania. No i po prostu idziemy po zwycięstwo i takie też muszą być listy. Czyli ta zwłoka jest zaplanowana z ogłoszeniem list? Ja myślę, że to troszeczkę u nas to się przesunęło w związku z tym, że myśmy prawie ponad miesiąc czasu, prawie półtora, jeździli jako cały klub Prawa i Sprawiedliwości parlamentarny po kraju. Rozmowy mieliśmy w różnych częściach kraju ze społeczeństwem. To też powodowało, że na te takie prace związane z przygotowywaniem, z opracowywaniem, no było troszeczkę mniej czasu, ale myślę, że wszystko w swoim czasie, osób mamy wystarczająco, dosyć dużo na listach, osoby są silne, biorące tak zwane, także myślę, że jesteśmy spokojni. A może pani zdradzić, kto jeszcze będzie kandydatem z naszego okręgu? Może jakiś grudziądzanin? Na pewno tak, ale nie chciałabym przed oficjalnym ogłoszeniem po prostu udzielać takiej informacji. Myślę, że to już tak naprawdę niewiele czasu zostało i wtedy, kiedy będą już gotowe, bo być może, że jakieś tam jeszcze mogą być przetasowania na liście, więc nie chciałabym po prostu tutaj mówić i na temat osób się wypowiadać. Czasami są różne powody, ludzie wycofują się w ostatnim momencie, jakieś tam są sprawy związane czy ze zdrowiem, czy sprawy rodzinne, więc nie chciałabym tutaj po prostu wrzucać jakby no, na tą karuzelę nazwisk, które nie powinny jeszcze się pojawiać. Pani poseł, pytanie z naszego podwórka. Na ostatniej pani konferencji prasowej poruszyła pani kwestię budowy pomnika lotnika. Co się od tego miesiąca zmieniło? Znaleźli się jacyś sponsorzy? Tak, rzeczywiście na ostatniej konferencji prasowej przedstawialiśmy również inicjatywę wybudowania pomnika lotnika w Grudziądzu. Myślę, że obok tradycji kawaleryjskich Grudziądz ma również tradycje lotnicze. Spotykałam się z wieloma osobami, które właśnie wskazywały na fakt, że to jest jakby tak troszeczkę zapomniane i zarzucone, a przecież tutaj był
silny ośrodek i na bazie szkoły grudziąckiej powstała Dęblińska Szkoła Lotnictwa. Bardzo osobą taką zaangażowaną jest pan Zelmański. Jest to główny inicjator tego pomysłu, wspierany przez Czesława Szachnitowskiego, naszego obywatela honorowego Grudziądza, który ma wiele wiedzy na ten temat i jest otwarty i zainteresowany, aby ktoś, kto będzie mógł, będzie chciał, czy jest po prostu takim, no, taką osobą, która zebrałaby tę informację i potem opracowała, więc tutaj już zachęcam również o taki kontakt, może to być przez biuro, może być poselskie, może być bezpośrednio z panem Zelmańskim, więc myślę, że jest taka grupa osób, która wiele już do tej pory zrobiła, bo chcę przypomnieć, że jest już miejsce na plantach obok rotmistrza Pileckiego wyznaczone dla pomnika. Jest osoba, która już przygotowuje w tej chwili projekt tego pomnika. W tej chwili właściwie chyba taką jedyną przeszkodą to są oczywiście finanse. Sporo już tych pieniędzy zostało zebranych, ale każdy dar z wielkim uznaniem i podziękowaniem przyjmiemy. Jest konto uruchomione, subkonto, na które można wpłacać te pieniążki, także za wszystkie, które do tej pory wpłynęły w imieniu tu pana Zelmańskiego i zespołu, który z nim współpracuje, już dziękuję i zachęcam do wsparcia tej, myślę, że ważnej dla Grudziądza inicjatywy. A włodarze Grudziądza są za takim pomysłem? Myślę, że za, dlatego że nie było problemu, żeby wskazać miejsce, w którym pomnik powstanie. Także właściwie no, oprócz finansowych spraw nie ma żadnych przeszkód, więc myślę, że na pewno inicjatorzy tą swoją inicjatywę doprowadzą do końca i powstanie pomnik upamiętniający i szkołę, tradycje i pilotów. To życzę powodzenia w tej i w wielu innych kwestiach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo.